Rozmowa niezależna, ja Saksobola, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Rafał Kotomski, witam. Pisarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nietypowo z tej strony. Pan pozwoli, że ja coś przeczytam. Nie będzie długie, spokojnie. Chętnie posłucham. Szklanica z grubego szkła wypełniła się purpurowym płynem. Przy pierwszym łyku wino miało nieoczekiwanie smak migdałów i jeżyn, który zbiera się późnym latem w dalekiej i najpiękniejszej w świecie Burgundii. Jego Burgundii, którą kochał i nienawidził zarazem. Kawaler de la Chasse wziął drugi łyk i tym razem nie miał już żadnych złudzeń i wątpliwości. Wino miało smak rozgrzanej krwi. Powinien przełykać powoli, rozkoszując się każdą kroplą spływającą w głąb spragnionego ciała. Nic nie mógł jednak poradzić na to, że przemożnie chciało mu się tę krew chłeptać, gwałtownie pochłaniać. Był jak podniecony, wygłodniały wilk, który nie ma czasu roztkliwiać się nad ciałem tylko jednej ze swych ofiar. Na jego pasję, niosącą śmierć i przerażenie, czekały bowiem następne. Ruszaj zatem, kawalerze. Kto to napisał? No nie zgadnę, dobrze się tego słuchało, rzeczywiście. Dobrze się to też pisało. Jest to taki fragment, być może charakterystyczny dla mojej książki. Kawaler de la Chasse to postać czarna, bo to jest Schwarz charakter. Ale rzeczywiście taka, która ogniskuje uwagę i czytelnika, i pisarza. No, więc rzeczywiście odpowiedź może być tylko jedna. Napisałem to ja. Rafał, napisałeś książkę. To jest kontynuacja poprzedniej Ostrza. Napisałeś książkę, którą się czyta fantastycznie, fenomenalnie. Napisałeś ją językiem bardzo plastycznym. Językiem, który powoduje, że czytając natychmiast spływają pod powieki bardzo malarskie obrazy. Napisałeś książkę, którą ja polecam Państwu z absolutnie czystym sumieniem, bo na te jesienne wieczory to jest wymarzona pozycja. Powiedz mi tak, o czym, ja będę pytał, jakbym nie wiedział, o czym jest ta książka, co to za książka, jaką historię opowiadasz i dlaczego? Tak jak mówiłeś, to kontynuacja Ostrza, tej pierwszej książki, powieści grozy. Ja rzeczywiście uprawiam taki gatunek, którego no, jakby zbyt wielu pisarzy w Polsce nie uprawia. Nie chcę powiedzieć nawet, historia, że... Historia dzieje się w Sienie, w jakim czasie? W XVIII wieku, na takim przełomie późnego baroku i rokoka, no to jest moja ukochana epoka. I obyczajowo, i w sztuce, i w teatrze, i w muzyce, więc tutaj nie miałem wyjścia i byłem zakładnikiem samego siebie, co zresztą pięknie być zakładnikiem samego siebie, pisząc książkę. Konkretnie ta rzeczywiście rzecz dzieje się w Sienie, bo Ostrze działo się trochę w takiej nieokreślonej rzeczywistości. To było gdzieś na pograniczu Włoch, Austrii, Szwajcarii. Natomiast na końcu Ostrza mój bohater został wysłany przeze mnie do Sieny. Czyli poprzedniej książki. Poprzedniej książki, tak. Kiedy zorientowałem się, że wysłałem go do Sieny, no pomyślałem, że właściwie nie znam Sieny i musiałem do Sieny pojechać. Byłem tam trochę i część tej książki w tej Sienie właśnie napisałem. Mieście malarzy. Słuchaj, ale ja mam wrażenie, że tam w tej Sienie to 10 lat byłeś, jak to przeczytałem. Nie, tylko byłem intensywnie przez jakiś czas krótki, bo to było zaledwie tam kilkanaście dni. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo niemożliwe. Tak, bardzo intensywny czas i bardzo się na nią otworzyłem. To jest naprawdę tak piękne miasto, tak niezwykłe miejsce, że przyznam się szczerze, że jest teraz jednym z moich dwóch miejsc, do których serdecznie tęsknię. A to drugie, przepraszam? A to drugie to czeski Kuks na północy Czech, koło Hradec Kralowy. I tam będzie działa się, już dzieje się akcja mojej kolejnej książki, ostatniej z serii z Mercatorem, która się nazywa Królestwo Cnoty i Występku. No tak, no bo książę wyjechał do Kuksa tam... Tak, kończy się, prawda, że książę ten ciemności ta... Nie opowiadajmy, bo to w zasadzie powieść jest... tak się zastanawiałem, jaki to jest gatunek. To jest kryminał historyczny? Ja to nazywam powieścią grozy. Taką w stroju płaszcza i szpady. Tam ja się nie bałem czytając. No dobrze, niech będzie kryminał historyczny, bo może trochę kryminał erudycyjny. Tutaj mieliśmy kłopot taki z redaktorką tej książki, panią Kosak-Nowocień, zresztą świetnie pracującą. Czy dawać przypisy, prawda? Bo tam wiele jest też odniesień do sztuki, do malarstwa, do obiektów architektonicznych. No ale w końcu zrezygnowaliśmy. Panie autorze, tych odniesień jest bardzo dużo i naprawdę chylę czoła dla pana erudycji, wiedzy i znajomości tematu. Ja jestem zaskoczony tym, co usłyszałem, że ty byłeś kilkanaście dni w Sienie, bo ja czytając tę książkę miałem wrażenie, że spędziłeś tam kilka lat.
No, może dobrze zachowałem pozory. W każdym razie no, jeszcze przetrawiłem nieźle, przerobiłem też lekcję lektur, poczytałem trochę o Sienie, więc ja tam jechałem też przygotowany, naładowany jakąś tą wiedzą. A wiesz, czytając to, ma się wrażenie, że się chodzi po tej Sienie wręcz z bohaterami. Chodziłem po niej rzeczywiście, ja tam zrobiłem wiele kilometrów po Sienie, więc tak sobie od razu myśląc, że później moi bohaterowie też będą musieli tymi moimi kroczkami. Dobrze, ale powiedz mi, skąd ten język? Przepiękny, wyjątkowy, bo to, co tę książkę wyróżnia, to jest właśnie język, jakim ona jest napisana. Nie wiem, jaka bardzo jest malarski, bardzo plastyczny. Ale odpowiedzi nie znam na twoje pytanie, Jacku. No po prostu takim językiem się posługuję, takim językiem piszę, taki język z siebie wydobywam, kreuję. Kiedy... Jak ty piszesz? W jaki sposób to się odbywa? Fizycznie? Siadasz rano? Dosyć tak nieregularnie, znaczy jestem bardzo pracowity, ale w takich zrywach, czyli bywa tak czasami, że przez 2-3 tygodnie, miesiąc nie piszę nic, a potem jak siądę, to napiszę tam od razu 30 stron, więc jestem taki troszeczkę cyklofreniczny w tym pisaniu, natomiast rzeczywiście no, to jest jakiś zapis też automatyczny, ja mam też wrażenie jakiejś tam kreacji, bo u mnie to jest najistotniejsze. A poza tym piszę już, jakbym miał powiedzieć, że jestem już pisarzem trochę z brodą, no bo piszę już długo, bo swoje pierwsze teksty napisałem, miałem 14 lat, czyli już dobrze ponad 30 lat pisania za mną. Tak się zastanawiałem, czy to jest do czegoś podobne? Czy to jest podobne do Pachnidła? Nie znam tej książki, nie czytałem Pachnidła. Mam ją, ale naprawdę nie przeczytałem. Tak samo nie widziałem tego filmu. Z Iskinda czytam jakąś inną rzecz, ale już nie pamiętam, wcześniej kiedyś. Nie wiem, czy to jest podobne do Pachnidła. W zeszłym roku ja byłem na takim spotkaniu we Wrocławiu pisarzy, na takim panelu, kiedy mnie pytano po ostrzu, pytano mnie o jakichś autorów grozy, takich współczesnych amerykańskich, a ja powiedziałem, że żadnego z nich nie znam. No i jakiś młody człowiek z sali zapytał mnie, jakie są pana lektury, jeśli chodzi o powieść grozy, o kryminał, thriller dzisiaj. Ja powiedziałem, żadne. No bo zgodnie z prawdą, próbowałem przeczytać jakiegoś pana, który napisał książkę Silver, ale nie mogłem tego przeczytać. Po prostu ja tego nie czytam, nie wiem, ja idę swoją drogą, więc prawdę mówiąc, nie potrafię ci odpowiedzieć na pytanie, do czego to jest podobne. No, do ostrza. Skąd w łagodnym człowieku potrzeba... nie chcę zdradzić za dużo, żeby nie odbierać ludziom przyjemności, jak będą czytali. Skąd w łagodnym człowieku, takim jak ty, potrzeba opisania historii seryjnego zabójcy? No skąd w łagodnym człowieku mroki? No, gdzieś te mroki w człowieku się kryją, kiedy się do tych mroków zejdzie. Wiesz, bardzo głęboko. No to ty o tym Kawalerze de la Chasse piszesz z taką pieczołowitością, tak starannie, że ja w którymś momencie zacząłem cię posądzać o to, że ty chyba go lubisz. Że to alter ego autora. No, ja go nie lubię, ja go starannie chcę przedstawić i chcę go naświetlić, chcę tę sylwetkę, tę postać, przepraszam, zarysować na tyle dobrze, żeby była autentyczna i żeby ktoś, kto czyta, mój czytelnik, no właśnie po lekturze, żeby mu zostały między innymi też te postaci, bo one są, jak sądzę, no przynajmniej próbuję to robić, ja mam pełne poczucie swojej niedoskonałości, ale te postaci są dosyć są wielowymiarowe i są ewidentnie tak zarysowane. One nie są tylko tak naszkicowane byle jak, one są, nie są tak, przemyślane, przetrawione. On, ten dottore, przepraszam, Scarampini Prunei, czyli Piccolomini, który pochodzi z rodu dla Sieny niezwykle ważnego, bo jeden z papieży był Piccolominim. Tam Palazzo Piccolomini dzisiaj stoi tuż koło Il Campo, tego głównego placu sieneńskiego, więc to też jest taka postać wyraźna. Być może czasem mniej wyraźnie na nich, w stosunku do nich traci ten mój główny bohater, Ludwik Fryderyk Mercator. Ale ja mam jakiś zamysł w tym. Ja go też przez te trzy książki chcę pokazać bardzo różnie i kiedy się potem weźmie tę całość... O Mercatorze tu jest mniej. W tej książce o Mercatorze jest mniej. Tak. Więcej jest o Kawalerze de la Chasse. Bo o Mercatorze, przepraszam, będzie najwięcej w trzeciej, ostatniej książce z tej serii, bo którą już piszę, mam ją w części już napisaną, a w głowie mam już kolejną, ale to już będzie coś zupełnie innego. Czy Włosi, czy burmistrz Sieny już zgłosił do rajców wniosek, żeby Rafała Kotomskiego obwołano podjąć na spaghetti gdzieś koło Il Campo? Czy ja rzeczywiście myślę o tym, żeby przesłać burmistrzowi Sieny tę książkę. No pewnie, że prześli. Z przyjemnością. Byś pierwszym obywatelem tego miasta. Siena przepiękne miasto. Siena miasto z, no tak jak to we Włoszech, z przepiękną historią, bardzo bogatą. Miasto to jedno z najpiękniejszych, najbogatszych miast w swoim czasie w historii świata w ogóle.
fenomenalna ta katedra. Zresztą ty opisujesz tam te wszystkie miejsca. A powiem ci jeszcze z ciekawości, że kiedy rozmawiałem z panią w archiwum państwowym w Sienie, prosiłem ją o jakieś materiały dotyczące XVIII-wiecznej Sieny, przeglądałem sobie. I ona spytała mnie, a do czego to panu? Ja przyznałem się, że piszę książkę, która się będzie działa w XVIII wieku w Sienie. I powiedziałem, w takim okresie, kiedy Siena była już w cieniu Florencji. Ta pani na mnie spojrzała z prawdziwym wyrzutem i powiedziała, proszę zapamiętać, że Siena nigdy nie była w cieniu Florencji. Choć tak historycznie to rzeczywiście w tym XVIII wieku Siena już nie była tą Sieną z okresu swojego złotego, renesansowego. Rafał, bardzo uprzejmie dziękuję za to. Czekamy na trzecią część. Wszystkim czytelnikom polecam, bo naprawdę spędziłem czarujące dwa wieczory czytając tę książkę. I polecam filmowcom, bo to jest do sfilmowania historia w sekundy. To jest tak malarsko napisane, że po prostu obrazy się cisną, wiesz, przed oczy. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za tę rozmowę. I polecamy Państwu Lament Sieny Rafała Kotomskiego. Dziękuję bardzo. Thank you.